Szanowni Państwo, dla Waszej informacji, nie wiem, czy to powiedzieliśmy, prezentacja jest nagrywana, także będzie można jej odsłuchać również później. Kolejną częścią, o której chciałbym trochę powiedzieć, są to parametry rośliny, czyli tak naprawdę, co chcemy osiągnąć, stosując regulatory wzrostu, poza tym, że by roślina nam nie wylegała. Wcześniej wspominałem Państwu o systemie korzeniowym. Jest to ta część rośliny, której tak naprawdę nie widać. System korzeniowy powoduje to, że roślina jest umocowana w glebie. Generalnie podstawową rolą systemu korzeniowego jest pobieranie składników pokarmowych i wody. To zdjęcie, które Państwo widzą, to jest dzisiejszy tak zwany system korzeniowy roślin, które są bardzo dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe, które bardzo często mają na przykład niezbyt dobrze uprawioną glebę, na przykład jest to uprawa tak zwana bezorkowa, bezpłużna bądź płytka uprawa. W tym momencie dostarczone składniki pokarmowe blisko roślin powodują to, że roślina nie rozwija systemu korzeniowego, ponieważ nie ma potrzeby, aby szukać składników pokarmowych. Stąd taki system korzeniowy będzie słabiej utrzymywał roślinę w glebie. Kolejny slajd, który chcę pokazać, to jak regulatory mogą wpłynąć na rozwój systemu korzeniowego. Dlaczego mówiłem o optymalnej fazie pierwszego kolanka, czyli fazie 31 do zastosowania regulatorów wzrostu? Ano dlatego, że jeżeli zastosujemy dobry regulator wzrostu we właściwym terminie, czyli do fazy 31, będzie on również wpływał na rozwój systemu korzeniowego. Proszę zwrócić uwagę, po jednej stronie macie Państwo roślinkę bez zabiegu, ten system korzeniowy jest słaby, widać, że jest mniej rozwinięty, ta roślinka jest też w tym momencie troszeczkę wyższa, a po drugiej stronie, tutaj niestety posługuję się zdjęciem wykonanym dla produktu Medac Stop. System korzeniowy jest zdecydowanie lepiej rozwinięty, taka roślina jest dużo lepiej zakotwiczona w glebie, a to urządzenie, które Państwo widzą, służy właśnie do tego, aby zmierzyć, jakiej siły potrzeba do tego, żeby daną roślinę wyrwać z gleby. Roślina potraktowana regulatorem wzrostu, w tym wypadku produktem Medac Stop, zdecydowanie lepiej jest ukorzeniona w glebie i zdecydowanie trudniej taką roślinkę wyrwać. Kolejnymi parametrami, o które walczymy, stosując regulatory wzrostu, są to jest to grubość źdźbła. W tym momencie, stosując regulator wzrostu, będziemy wpływali na grubość ścianek komórkowych, na zagęszczenie tych komórek, na to, jaka będzie średnica na przykład miękkiszu. I kolejny slajd. Proszę. Proszę Państwa, coś mi się tu troszeczkę zawiesiło. Komputer nie przeskakuje następnego slajdu. Który widzicie? Ale widzicie przekrój źdźbeł? Ja widzę tylko ten pierwszy. Dobrze. Tutaj podpowiadają mi osoby, które są ze mną razem w pokoju, że widzicie Państwo slajd pokazujący to, jak wygląda przekrój źdźbła bez regulatora i z regulatorem. Tutaj ponownie posługujemy się zdjęciem wykonanym dla Medaxu. Widać wyraźnie, że przekrój źdźbła jest zdecydowanie korzystniejszy z punktu widzenia rolnika, to źdźbło jest grubsze, przekrój tego źdźbła średnica jest zdecydowanie większa i z boku na drugim zdjęciu widzicie Państwo tą samą ilość wiązek, źdźbeł,
bez skracania i tych, które były skrócone. Wyraźnie gołym okiem widać, że ta część po regulatorze wzrostu, w tym wypadku po zastosowanym Medaxie Top, jest zdecydowanie grubsza, co istotnie wpłynie na to, że ta roślina będzie bardziej stabilna i mniej narażona na przewrócenie. Podsumowując delikatnie, wpływ regulatora na parametry rośliny, to uzyskujemy, stosując regulatory, uzyskujemy przede wszystkim skrócenie rośliny z jednej strony, z drugiej strony uzyskujemy rozwój systemu korzeniowego. Tutaj proszę zwrócić uwagę, po Medaxie Top całkowita długość systemu korzeniowego to jest 266 cm, bez zabiegu regulatorem wzrostu system korzeniowy ma tylko 224 cm i jak wyraźnie widać na zdjęciu, rośliny po Medaxie Top są niższe w porównaniu do tych, które nie były traktowane regulatorem. Na tym bym zakończył tę część prezentacji. Jeżeli macie Państwo pytania, to chętnie odpowiem. Do tej części na tą chwilę mam jedno pytanie. Jak susza wpływa na działanie regulatora wzrostu? Bardzo dobre pytanie, ponieważ mówiąc o temperaturach, mówiąc o nasłonecznieniu, nie wspominałem faktycznie, jeśli chodzi, nie wspominałem w żadnym momencie na temat suszy, która może spotkać rośliny. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli regulator zostanie zastosowany jakiś czas przed suszą, to nic złego się nie powinno wydarzyć. W tym momencie uzyskamy efekt skrócenia, roślina sobie będzie doskonale radziła. Natomiast jeżeli zabieg regulatorem zostanie wykonany blisko okresu suszy, bądź na samym początku okresu suszy, to warto mieć na uwadze, że taki zabieg może zdecydowanie mieć silniejszy efekt i może zdecydowanie mocniej przytrzymać roślinę. Stąd też bardzo często doradcy pracujący w terenie raczej odradzają stosowanie regulatorów, bądź powinni odradzać stosowanie regulatorów w warunkach suszy. Czy jednostki były podane w milimetrach? Szczerze mówiąc, nie wiem, o które korzenie były w długości w centymetrach. System korzeniowy był podany w centymetrach. Ja wrócę, jeśli można, na ten slajd. Tu wyraźnie całkowita długość systemu korzeniowego po Medaxie jest 266 cm, nie traktowane regulatorem wzrostu 224 cm. To jest długość systemu korzeniowego.